Melody, Lima, Bruż Alpaka, Plotulopi, Semi Melange i The Mindful Collection, plus dwa ukończone swetry i jeden w trakcie. To są główne tematy dzisiejszego vloga. Cześć! Cześć, witam się z Wami na koniec tego miesiąca, jest koniec listopada i to jest dobry czas, żebym opowiedziała o kilku rzeczach, które udało mi się skończyć, które dziergam, które sprułam, bo tak, witajcie, to jest ta moja mała przestrzeń w internecie, gdzie opowiadam o tym, jak od roku uczę się dziergać, pokazuję Wam, jak ta moja, gdzie mnie prowadzi ta moja przygoda i jak to się wszystko toczy, pokazuję Wam moje swetry, pokazuję Wam te wszystkie rzeczy, które pruję, bo prucia też jest dużo, ale już stwierdziłam, że to jest część mojej przygody i trudno. Dzisiaj pokażę Wam właśnie dwa swetry, które w ostatnim czasie udało mi się skończyć. Jeden to jest sweter, który mam na sobie, a drugi to jest sweter, który jest prezentem, więc ta pewna osoba, która oczekuje prezentu, mam nadzieję, że zobaczy ten vlog dopiero później. Tak. Pokażę Wam też sweter, który zaczęłam dziergać i który nie mogłam się doczekać, żeby go zacząć robić. I opowiem o swetrze, który właśnie niedawno sprułam. Pokażę Wam, dlaczego go sprułam i może mi spróbujecie pomóc, jak te kwestie rozwiązać. Powiedziałam, że mam na imię Judyta. Chyba tak. Cześć jeszcze raz. Lecimy. Mam nadzieję, że dzisiejsza forma tego vloga będzie trochę taka konkretna, czyli opowiem Wam o tych rzeczach, które skończyłam, pokażę Wam rzeczy, nad którą pracuję, opowiem o włóczkach i próbkach, z których mam zamiar zrobić coś następnego. I tak, i będzie to trochę takie konkretne i po kolei. Mam nadzieję, że macie coś do picia, coś dobrego, coś smacznego i spędzicie tę chwilę właśnie w takiej formie, w miarę przyjemnej. W pierwszej kolejności swetr, o którym chcę Wam powiedzieć, to jest ten sweter z bąblami, który mam na sobie. To jest sweter, który dosyć podobny sweter miała moja mama, bo zrobiła go dla niej jej mama. I no, tak zawsze chciałam taki sweter mieć i mam. Pokażę Wam włóczkę, o którym kolorze, o jakim kolorze myślałam do tego swetra. Bo myślałam trochę o takim kolorze. Wyostrzymy. To jest włóczka Katia, ale nie pamiętam koloru. Jak znajdę, to Wam podlinkuję. I szukałam... Ja szukałam podobnego koloru takiej włóczki, żeby z niej zrobić ten swetr z bąblami, ale nie znalazłam. Zamówiłam inny, który wydawał mi się, że będzie bardziej taki ceglasty, więc że będzie trochę bardziej czerwony. Ten sweter jest, no nie jest bardziej czerwony, w sensie... To jest nawet podobne. Mam tutaj inny sweter, który jest zupełnie swetrem kupionym gdzieś. I on ma taki kolor bardziej, widzicie ten kolor? Ten jest bardziej taki, ma trochę więcej cegły w sobie, a ten jest, sama nie wiem. Nie wiem określić tego koloru, on chyba jest opisany jako kolor bordowy. Dla mnie to nie jest bordo, ale oczywiście każdy kolory odbiera inaczej. W każdym razie to jest włóczka Lima. No może tak, nie? Tutaj widać, że to jest Lima. No nie, tak jednak. Sorry. To jest włóczka Lima w kolorze 90-23. Wracamy. Docelowo to nie jest zły kolor i cały ten sweter mi się... No, podoba mi się. Ale gdybym wybierała jeszcze raz włóczkę, to na pewno szukałabym czegoś bardziej właśnie w tą stronę brązu, takiego innego brązu albo tych kolorów miodowych. Nie jestem pewna, czy to jest mój ostatni sweter, który zrobiłam właśnie z bąblami. Możliwe, że kiedyś się jeszcze skuszę na inny kolor. W każdym razie bąble dziergało się wiecznie i to było sam sweter. Dziergałam na drutach 4,5 i on całkiem szybko, wydaje mi się, że powstał, a wcale jakoś nad nim nie spędzałam bardzo dużej ilości czasu, bo też tego czasu tak dużo nie miałam, ale no myślę, że w prawne oko już widzę, jaki jest błąd u mnie, jakaś mega gigantyczna pomyłka, ale na razie z tym nic nie będę robiła. Konkretnie, sweter był dziergany z włóczki Drops Lima na drutach 4,5 w tam i z powrotem, czyli raz robiłam oczka prawe, raz robiłam oczka lewe, no i dodawałam bąble. On został powiększony przez dodawanie oczek na reglanie.
Mam ich bardzo dużo, bo chciałam, żeby to był taki przyjemna, żeby to była taka przyjemna narzutka, żeby to taki bardziej w kardigan. Nie chcę dotykać mikrofonu. Tutaj jest plisa. Plisa, nie? To jest plisa. I ona jest równa z tą drugą. Ale ja tego nie zmierzyłam. No więc na sam koniec dodałam tutaj plisy na koniec zamiast ściągacza. Nie robiłam guzików, bo nie chciałam. Wiedziałam, że raczej tego nigdy nie będę zapinał na guziki. Nie zależało mi na guzikach i na razie guzików nie zrobiłam. Myślę, że tutaj są takie dziury, że jakby mi bardzo zależało to, że to jest tak luźno, jest ten ściągacz zrobiony, że jakby mi bardzo zależało, to jakiś mniejszy guzik bym tutaj na pewno dała radę przeciągnąć, więc jest ta opcja jeszcze otwarta, ale no mam taki cudowny kardigan. I jak teraz tak stoję, może tego tak bardzo nie widać, mam nadzieję, że tego tak bardzo nie widać, ale minus największy tego, że robiłam ten sweter i że go odłożyłam na chwilę, jest taki, że jak skończyłam jeden rękaw, to potem odłożyłam sweter. Jak zaczęłam robić drugi rękaw, to nie pamiętałam i nie zwróciłam uwagi, że tutaj sobie ten rękaw pomniejszałam, ubierając oczka, a coś tego nie zrobiłam. I aż tak strasznie tego nie widać, bo jakby za bardzo tutaj nie zmniejszyłam. Ja nie chciałam, żeby on był taki malutki, ale no mimo wszystko się te dwa rękawy różnią. Nie widać tego tak bardzo, jak stoję, jak chodzę i w takim użytkowaniu, więc mam nadzieję, że nikt nie zwróci uwagi. Przynajmniej ja przestałam zwracać uwagę. Bardzo go lubię, cioram w nim po prostu, jakby mam go non-stop na sobie, co też widać, bo on ma łapie niestety ta włóczka całą kocią sierść, a koty też lubią te moje swetry. Szczególnie jeden, który się lubi tulić do tego swetra i do mnie. No cóż, ile mi zeszło włóczki na ten sweter, nie wiem. Muszę go zważyć i wtedy będę wiedziała, bo jak zamawiałam włóczkę na ten sweter, to zamówiłam jej trochę więcej, ale wtedy dostałam też informację od sklepu internetowego, że dwie włóczki, które chciałam dodatkowo, znaczy chciałam, zamówiłam już teraz, nie pamiętam, 14 czy 16, czy 14 czy 16 motków, ale dwie włóczki były w innym odcieniu, z innego farbowania, z innej partii. I bardzo się różniły, tak mi przynajmniej powiedziała pani, że się bardzo różnią, więc ja nie chciałam tych dwóch dodatkowych, bo wiedziałam, że raczej ich nie wykorzystam do tego swetra. No i był taki moment, że się stresowałam, czy mi wystarczy, ale na pewno mi został jeden motek z tego. I to będzie motek, tak myślę, że czapka byłaby z tego bardzo spoko, bo już przymierzałam sweter i czapka byłaby z tego spoko. Dobra, 6 minut o jednym swetrze wystarczająco. Lecimy dalej. Drugi sweter, który skończyłam, to jest sweter, który widzieliście w innym kolorze, bo to jest Zenek. I Zenek jest prezentem dla mamy pewnej trójki wyjątkowych dzieciaków. I mam nadzieję, że się ucieszy, wie, że powstaje dla niej sweter. Chyba nie widziała koloru i też nie mówiliśmy jej o kolorze, ale mam nadzieję, że ten kolor się jej będzie podobał, tak mi się z nią kojarzy. A oprócz tego też myślę, że będzie pasował do tego, że ostatnim dzieciątkiem jest chłopaczek, więc jakoś tak ten kolor taki lawendowo-niebieski tutaj pasuje mi najbardziej. I to jest sweter Zenek. Zenek jest ze wzoru Warm Knit. To jest wzór płatny. Ja o tym wzorze chyba trochę opowiadałam, bo on jest całkiem łatwy. Jak już się wgryziecie, jak już zaczniecie robić, no to jest potem, tak mi się wydaje, że okej. Przynajmniej jak już robiłam drugi sweter, to był fajny wzór. To są też oczka dodawane reglanem i tutaj na rękawach jest taka aplikacja. Ja tą aplikację mam też. O, tutaj całkiem spoko widać. To są takie dosyć bufiaste rękawy. Zwężany tutaj ściągacz w nadgarstku. Mam nadzieję, że się spodoba i że będzie takim prezentem, z którego ktoś się ucieszy, bo takie prezenty są najlepsze. Kolor jest trochę mniej ostry jest ten kolor na żywo. On jest trochę bardziej taki stłumiony i robiłam go z podwójnej nitki. Ale nie pamiętam, jakie to były druty. Wydaje mi się, że czwórki. Ale jak znajdę ten opis, to Wam napiszę, bo na pewno robiłam go tak, jak był w
W opisie. We wzorze. We wzorze, nie w opisie. Nie poświęcam za dużo czasu temu Zenkowi, wybaczcie, ale Zenek już był, wydaje mi się, że opowiedziałam o tym, o tej mojej wersji, która była bordowa. No a tutaj się nic jakby nie zmieni. Ile tu jest farfocli. Nic się nie zmieniło, więc no tyle. Ja planuję jeszcze Zenka zrobić jednego dla siebie, ale to będzie Zenek kremowy i na pewno, jeśli go będę robiła, to będę go robiła właśnie gdzieś na wiosnę raczej, bo on jest takim lekkim swetrem, tak mi się kojarzy właśnie z taką wiosną, z czymś takim, no lżejszym na pewno. A teraz wchodzimy w grube tematy, czyli w grubszą włóczkę i w jakieś takie wzory na ciepłe swetry. No tak. Odfrunął mi mikrofon. Swetrem, który zabiera mi ostatnie wieczory i który też jest, już był kilka razy pruty, ale z powodu tego, że obserwowałam piłkę nożną i zapatrzyłam się na akcje, głównie Polski. Ale nie tylko, bo oglądam różne mecze. To jest sweter, który powstaje z tych dwóch włóczek. To jest Drops Charisma. Ja Wam numery tych włóczek wrzucę w opisie, bo niestety nie pamiętam numerów. A nie chcę Wam to opowiadać jakichś strasznych bzdur. No i powstaje tuku. Słuchajcie, tak, ja jestem z siebie dumna, że ja się zabrałam wreszcie za tuku. W ogóle za jakikolwiek wzór od The Petit Knitter. Bo wydawało mi się, że one są tak skomplikowane i że ja w życiu nie dam rady robić takiego swetra, który też mi się gdzieś zawsze marzył. Czyli jakiejś takiej kolorowej pracy i w dodatku to jest golf, to będzie taki golf. No to jest taki bardzo wysoki, tutaj jest ten karczek. Charisma, widziałam ostatnio vloga od Justyny Lowieczki i ona mówi, że charisma nie uczula, nie denerwuje, nie podrażnia. Mnie też nie zauważyłam, żeby mnie irytowała. To jest 100% wełny. No, w ogóle mnie charisma nie drapie. Rzecz ja ją czuję do tej przyszyi, bo to jest też mój najbardziej taki wrażliwy fragment na włóczkę. Nie drapię. Znaczy, ja to czuję, ale nie jest to irytujące. Chyba bardziej mnie irytuje i jakoś tak podrażnia Drops Fabel i ten sweter szary, który mam zrobiony z tej takiej kolorowej trochę włóczki. On jest z Regia Tweed i to też mnie tak co jakiś czas wiem, że muszę zrobić taki ruch tutaj przy szyi, żeby się trochę podrapać albo żeby tak właśnie jakoś trochę to odsunąć od siebie. Natomiast tutaj z charizmą tego nie miałam. Mam też mam szal z charizmę, też się takie rzeczy nie działy. Mam nadzieję, że po zablokowaniu to się tak wyrówna, bo no, to jest moja pierwsza taka duża praca. Ja robiłam komin ze wzoru od Karoliny Krupynic. W ogóle nie pamiętam, gdzie ten komin schowałam, a w zeszłym roku, w tym roku chyba, się w nim za dużo nie nachodziłam, bo jakoś tak było mi ciepło i go nie zakładałam, a teraz by się przydał, żebym go gdzieś wyciągnęła. Na pewno gdzieś schowany, więc go muszę odszukać. No i to spotkanie z tym żakardem, to było wtedy moje pierwsze spotkanie z żakardem. Potem robiłam też chustę. Jak ją znajdę, to też ją, znaczy znajdę ją na pewno. Albo jest tutaj, bo jest na górze, ale muszę ją znaleźć. Tam była też, to też była żakardowa chusta, robiona z wzoru od Fiber Tails. No i dobrze, że sobie o niej przypomniałam, bo ona też była robiona właśnie z charizmy i też mnie nie gryzła, więc ja charizmę lubię, mi charizma odpowiada. No i też to będzie taki cieplutki sweterek, bo no, tutaj przez te podwójne nitki jest taki gruby. Czy ja dobrze łapię nitki? Nie mam pojęcia. Jak są takie bardzo długie odstępy, to staram się je łapać, ale też nie zawsze. Zobaczymy, jak to namoczę, czy się tutaj coś nie będzie bardzo wybrzuszało. Mam nadzieję, że nie. Justyna robiła z trzech kolorów
No i to już jest gruba, dla mnie to już jest w ogóle wyższa szkoła jazdy. Ja z tych dwóch tak sobie radzę. Na samym początku radziłam sobie bardzo źle, bo te dwie nitki na tym palcu po prostu się latały gdzie chciały i zwykle się tak zwijały w jedno. Ale teraz już, jak już mam tak dużo tego swetra, to gdzieś to sobie ogarniam i już mi się to robi dobrze. I już nawet jak łapię nitki, to zdarza mi się czasami, że nie muszę sobie pomagać obiema rękami, nie muszę tym jakoś tak bardzo chaotycznie tego łapać, tylko już to tak w miarę okej. Ogarniam, no ale zobaczymy. Ja też nałożyłam sobie, żeby wam pokazać, żeby nagrać w ogóle te przebitki, to nałożyłam to na ten drut pomocniczy i mam też w ostatnim zamówieniu ten drut pomocniczy dodatkowy kupiony, bo jest. Więc to była przerwa na kichanie. Jeśli wydaje mi się, że ta żyłka pomocnicza to jest naprawdę rzecz, która ratuje mi życie, albo bardzo dużo potrafi zaoszczędzić czasu, bo jak gdzieś tutaj mam drut, tutaj się kończy drut, i tutaj jest nawleczony, ta żyłka jest nawleczona na drut pomocniczy, na żyłkę. Ta żyłka jest nawleczona na drut, przepraszam. Logicznie. Ta żyłka jest nawleczona na drut i no. Jestem w stanie na spokojnie sobie zmierzyć całość, sprawdzić, jak to wygląda, i nie muszę się bać, że gdzieś te oczka mi uciekną z drutu. Więc super po prostu, to jest super opcja. I bardzo często z niej korzystam, w sensie odhaczam, zahaczam, odhaczam, zahaczam. Mega. No i tutaj powstaje sobie tuku. Tuku, tuku, tuku. I minus, który zrobiłam, znaczy minus, rzecz, której na pewno bym już teraz nie zrobiła. Miziam się tutaj po mikrofonie, sorry. Myślę, że gdybym teraz wybierała kolory włóczek, to zamiast tego koloru takiego, to nie jest pszeniczny, zamiast tego koloru wzięłabym coś, co jest bardziej jasne i coś, co się bardziej odznacza, coś, co też jest czystsze, bo wydaje mi się, że troszeczkę wygląda, jakby nie był taki czysty ten sweter, taki brudniejszy. Na żywo mi się to podoba bardzo, w kamerze trochę mniej teraz, jak patrzę, ale myślę, że i tak będę bardzo zadowolona z tego swetera. Znaczy, jak go już sobie nałożyłam, i ta część, którą widzę, to no, pięknie. Ja jestem zachwycona tym swetrem. Trochę żałuję, że też mam takie luźne oczka, ale teraz już nie chcę zmieniać. Myślę, że na pewno następny, gdybym robiła, to robiłabym go trochę bardziej ciaśniej, ale też bałam się, że on mi się tutaj zacznie wybruszać. Więc tak jest trochę też bardziej luźno. Justyna też opowiadała ona zrobiła sweter od właśnie Karoliny Krupy, Niko, i też opowiadała, że też robiła za luźno, więc też opowiadała o tym, jak jej potem te oczka się powiększyły, oczka wyszły, jakby zrobić takie duże, luźne, i jak sobie z tym poradziła, więc Justyna, dziękuję, bo to też jest spoko rada. Zobaczymy, jak będzie ten wyglądał. Na razie nie zapowiada się źle. Na razie nie mam takiego fragmentu, o którym bym sobie pomyślała, że muszę go spróć. On na pewno po blokowaniu zrobi się taki bardziej, mam nadzieję, że się zrobi taki luźniejszy, więc zobaczymy. Jedyny problem maleńki, jaki miałam z wzorem, z opisem wzoru, bo tak jest super opisany ten wzór, bardzo mi się podoba, i to jest moje pierwsze spotkanie właśnie z Petit Knitter, to w opisie nie mogłam znaleźć, czy jeśli we wzorze, w tym szablonie kolorów, już jak jest właśnie rozpisany ten wzór, jeśli jest zaznaczone oczko dodawania, w którymś momencie trzeba dodać oczka, to czy to już jest oczko, że trzeba zrobić ten kolor, a potem dodać oczko, czy to jest oczko dodane. Nie mogłam tego znaleźć i też robiłam właśnie inaczej, a potem dopiero prułam, bo miałam strasznie dużo oczek, więc źle pododawałam oczka, no ale jak już sprułam, to już potem wiedziałam, jak to mam robić i teraz już dosyć śmigam. Zobaczymy, jak tutaj rękawy, jak już podkładam oczka na rękawy, jak to będzie wyglądało. Na razie wygląda dobrze, nie? I ten wzór jest w ogóle no, bardzo ładny. Bardzo mi się podoba. To jest sweter, który gdzieś tam wieczorami sobie. Gdzieś go sobie wieczorami dziergam. A teraz wam opowiem o swetrze, który pochłonął mnie bez reszty. I miałam go już wydaje mi się, że już całkiem spory kawałek miałam tego swetra zrobiony. Ale musiałam go spróć, bo. Od początku. Zrobiłam sobie próbkę i ta próbka wygląda tak.
daleka. Bardzo fajnie, bardzo spoko. Minus jest taki, że zrobiłam tę próbkę wieczorem i od razu zabrałam się za robienie. Znaczy ja wysuszyłam tą próbkę, żeby zobaczyć, jak ona tutaj wygląda, ale zamiast zobaczyć ją rano, to niestety nie zwróciłam uwagi, jak ona wygląda w świetle dziennym. A w świetle takiej z lampy jakoś wydawało mi się, że aż tak mi to nie przeszkadza. I jak zrobiłam duży fragment pleców, bo ten sweter, o którym Wam opowiadam teraz, to jest sweter Garnsey Sweater ze wzoru Sadness Garn. I on jest zrobiony właśnie we fragmentach. Najpierw się robi plecy, potem się robi tutaj przód, łączy się, dzierga się chyba odcina się ramiona, potem się dzierga. I miałam dosyć taki, gdzieś taki fragment pleców zrobiony. Jak już w każdym razie warkocze już robiłam. I zobaczyłam tę próbkę i zobaczyłam ten fragment tego swetra w świetle naturalnym, w świetle dziennym. I tak bardzo mi się nie podobało zestawienie tych włóczek, zestawienie kolorów, że to spróbowałam. Ona wygląda jak brudny kolor. Taki po prostu jak kojarzy mi się, jakby to był szary sweter, którym gdzieś przejechaliście pod łóżkiem na jakimś strychu, gdzie po prostu nikt nigdy nie odkurzał, nie sprzątał. Wyglądał po prostu ten sweter na brudny. Te fragmenty alpaki, które tutaj są dodane, no to one po prostu wyglądały nieładnie. Ja już Wam pokazuję, o jakiej włóczce ja mówię. Na główny kolor wybrałam też włóczkę Karizmę. To jest kolor 44, taki szary, jasno-szary. Tutaj jest bardziej taki niebieski chyba w ekranie. W każdym razie, to jest szary, taki jasno-szary kolor, bardzo ładny. I myślałam, że połączę go z Dropsem, Drops Brushed Alpaca Silk, też w kolorze jasno-szary. Natomiast ten jasno-szary w zestawieniu z tym kolorem wygląda beżowo. Ten wygląda, jakby miał w sobie trochę niebieskiego, a ten wygląda, jakby miał w sobie dużo beżu. Na pewno jest to jasno-szary, bo sprawdzałam. Tam Brushed Alpaca Silk też ma beż, ale to nie jest ten kolor. No, i ta próbka właśnie wyglądała tak nieładnie. Także mi się bardzo... Nie wiem, czy tu widać te włoski, ale te włoski właśnie tak nieładnie wyglądały. I jak już to sprułam, to zrobiłam kolejną próbkę w dwóch kolorach. Połączyłam tamten szary z ciemnym szarym od też... Widać tutaj? Z Brushed Alpaki. I trzeci fragment, jaki połączyłam, to połączyłam go z kolorem Ecri. Wszystko to jest ta druga nitka cienka. To jest Brush Alpaca Silk od Dropsa. No i ten jest za ciemny, nie podoba mi się. Natomiast ten, no też nie jestem jakoś zachwycona. Zobaczymy. Zobaczymy, bo zamówiłam sobie Karizmę w kolorze ciemniejszym, więc mam nadzieję, że w ciemniejszym połączeniu z tym ciemniejszym, dropsem alpaką, Brush Alpaca Silk, że będzie to lepiej wyglądało. Nie wiem. W każdym razie ten sweter z tego wzoru, Garnsey Sweater, to jest sweter, który ma różne rodzaje ścieków, wzorów na sobie. Ma warkocze, ma ściek, nie pamiętam jaki, ale no jest piękny, ja się nie mogę doczekać. I widziałam go w wykonaniu też, kto go robi? Ingi. Inga z Knit in Tradition. Jeśli nie znacie tego vloga, to koniecznie, koniecznie zobaczcie. I Inga zrobiła ten sweter z włóczki Plotulopi, o której też zaraz Wam opowiem w dwóch zdaniach. Więc Inga zrobiła ten sweter z Plotulopi i z właśnie z jakiegoś połączenia, z jakiegoś moheru, z Plotulopi dwóch nitek tej jednej włóczki i tej dwóch nitek jednej włóczki i trzeciej nitki brusza jakiegoś moheru, bo nie pamiętam.
w kolorze takim jasnozielonym. Ten sweter jest przepiękny. On jest taki oversize'owy, duży i ciepły. I ja do tej pory nie miałam w rękach włóczki zwanej niedoprzędzą, czyli tej włóczki Plotu Lopi. I zamówiłam ją niedawno. I do mnie przyszła. I włóczka Plotu Lopi to jest taka włóczka, to jest niedoprzędza. To jest włóczka, która ma bardzo dobre właściwości. Przede wszystkim, ona bardzo specyficznie pachnie. Mogłabym powiedzieć, że ona trochę śmierdzi. Zamówiłam Plotu Lopi i tak mi się wydaje, że to jednak powinna być taka wielka włóczka, nie? Że to powinno być takie, że tak dużo przestrzeni to powinno zajmować, a to pudełko jest takie raczej małe. Śmierdzi to po prostu taką baranią sierścią, ale tak nawet ładnie. Jestem zaskoczona, jak to ładnie pachnie. Znaczy ładnie, jak to inaczej pachnie, jak to tak. Tym czymś tutaj mamy 100 gramów i tu jest 300 metrów włóczki. Ona jest cieniutka. Nie chcę sobie jej urwać. Ona jest taka cieniutka i jak ją tak złapiemy daleko, to ona się po prostu tak rozrywa. Jak ją złapiemy blisko, to jej się rozerwać, no pewno by dało, ale bardzo trudno jest to już rozerwać. I to są bardzo specyficzne właściwości tej włóczki. Dzierga się albo z dwóch tych nitek połączonych ze sobą, albo z dodania tutaj jakiejś innej włóczki. No i ja właśnie myślałam, że może w takim razie ten garnsi zrobię z tej włóczki Plotu Lopi, ale zrobiłam sobie próbkę z moimi dostępnymi włóczkami maherowymi. Na pojedynczej nitce i na podwójnej nitce. I zrobiłam. Coś stukało. I zrobiłam fragment tego wzoru. I wzór się gubi. Więc już wam pokazuję. Tu jest Plotu Lopi. Pojedyncza nitka w tym kolor z kolorem brusz alpaki silk ciemny. Tu jest pojedyncza nitka z kolorem jasny szary. Tu jest podwójna nitka Plotu Lopi i jedna nitka jasnego szarego z wzorem. I tu jest pojedyncza na koniec, pojedyncza nitka Plotu Lopi i jedna nitka. A nie, tu jest ten jasny, tak? Nie, dobrze. Sorry. Pojedyncza nitka Plotu Lopi i pojedyncza nitka brusz alpaki silk w tym kolorze jasnym szarym. I też z wzorem, więc widzicie, że ten wzorek się po prostu gubi. Tutaj nie widać, że jest tutaj fragment warkocza. Ale najważniejsze, bo to w dotyku nie gryzie, ale jest bardzo specyficzne. To ta próbka po wypraniu w Eukalanie, no ja ją mogę sobie tutaj nosić. I ja czuję, że ona jest taka. Ja ją czuję, ale zasypiałam z nią wczoraj i nie miałam ani razu takiego odruchu, żebym się musiała poprawić, żebym musiała tutaj, wiecie, przejechać ręką, na przykład, żebym się chciała podrapać. Będę kichać. Jeszcze nie kicham. Dobra, nie kicham. Dlatego wydaje mi się, że. Znaczy, wydaje mi się. Jestem pewna, że. Znaczy, ja się nie mogę doczekać, żeby już z tego Plotu Lopi coś zrobić, ale nie będę robiła chyba niczego, co ma wzorek, tylko raczej wzorek w sensie jakiś strukturalny, tylko raczej wydaje mi się, że będę z tego robiła coś w stylu tuku, czyli jakiś sweter, który ma dodatkową jakąś jaśniejszą nitkę albo ciemniejszą z jakimś wzorkiem, ale w postaci tego wzoru żakardowego, a nie wzoru strukturalnego. Chociaż marzyłbym się taki strukturalny sweter, tak wydaje mi się, że na moje umiejętności, na tę chwilę tutaj w ogóle nie widać. Dogubi się to i byłoby mi za bardzo żal mojej pracy i tego, że po prostu nie widać efektów. Ale nie mogę się doczekać.
żeby użyć tej włóczki i żeby z niej coś zrobić, bo po prostu to jest tak inne uczucie. No nie miałam do tej pory takiego uczucia, że ja czuję, że to jest. Czuję, że to jest takie gryzące, że to tak właśnie działa jakoś na skórę, a jednocześnie jest tak przyjemne. Jestem w szoku po prostu, naprawdę. Nigdy do tej pory, dotykając różnych włóczek, czegoś takiego nie miałam. I właśnie wczoraj robiłam ten test, że już po wypraniu tej próbki chciałam sprawdzić, czy ona mnie nie będzie właśnie irytowała, gryzła albo coś. I tak się dobrze tutaj zasypiało z tym, bo to było takie cieplutkie, takie milutkie, więc. Plotulopi. Plotulopi. Dajcie mi znać, bo może macie doświadczenie właśnie z tą włóczką Plotulopi. Bo ja nie mam, ja ją mam od 2 dni. No nie, przed weekendem ją miałam, więc mam ją kilka dni już w rękach. Ale to tyle, oprócz zrobienia tej próbki, to nic więcej. O włóczce Plotulopi wam nie powiem. Dobra, przechodzimy dalej, to jest na inny pomysł. A, i wracam do tego swetra Garnsey od Sanne z Garn. Będę go robiła też z Karizmy, ale myślę, że w kolorze ciemniejszym, bo już ta włóczka do mnie idzie i wtedy myślę, że połączę ją właśnie z tym dropsem ciemniejszym, drops Brush Alpaca Silk, i że to wyjdzie tak jak chcę i wtedy ten wzorek też będzie trochę bardziej widoczny, bo ten sweter mi się bardzo podobał i to będzie też taki sweter, którym będę mogła chodzić, będzie ciepły. I to będzie prawdopodobnie z Karizmy, ale no jak przyjdzie ta włóczka, to ją Wam pokażę i opowiem, czy z niej będę robiła ten sweter, czy nie. Myślę, że tak. I trzecia, druga próbka, w zasadzie druga, którą chcę Wam Ci pokazać. To jest próbka, która wygląda fatalnie, ale próbka ma to do siebie, że mogę na niej potestować różne rzeczy. No i tutaj potestowałam właśnie. I to jest włóczka Melody. Czyli ten puchaty, też puchaty drops. Zaraz wam powiem, bo o ile Karizma to jest 100% wełna, to Melody to już nie jest 100% wełna. 71% Melody, czyli tej puchatej włóczki. 71% to jest alpaka, 25% to jest wełna i 4% to jest poliamid. Tej włóczki Melody w kolorze 01. To jest chyba kolor Ecri. O, kotek. Chodź, kotek. No, chodź. Z tej włóczki w kolorze 01 zrobiłam taką próbkę. Mówiłam, że jest fatalna, po prostu te kulki tutaj są niewymiarowo dane, ale patrzcie, jakie to są piękne te kulki. Jakie one są duże. No to będzie kolejny bąbel, ale teraz nie wiem, jaki to będzie bąbel. To znaczy, i tak bardzo mi się ten sweter podoba, ale on mi się kojarzy z takim bardziej codziennym swetrem, z takim codziennym chodzeniem, z takim po prostu narzuceniem na coś jako drugą, trzecią warstwę. Myślę, że jeszcze w zimie powstanie taki sweterek z tymi bąblami dużymi. Duże są te bąble. I nie wiem, czy to będzie też taki kardigan jak ten, ale jeśli to będzie kardigan, to wydaje mi się, że zostawiłabym bąble tylko na rękawach, bo to może fajnie wyglądać. Albo myślałam o takim swetrze też bardzo prostym, który byłby zwykłym swetrem reglanowym i też zrobiony właśnie z rękawami, bąblami. No, zobaczymy. Tylko to by były większe bąble, byłoby ich mniej, ale byłyby większe. No kusi mnie bardzo, kusi mnie to połączenie, kusi mnie ten kolor. I robiłam je na drutach ósemkach, więc to też dosyć szybko myślę, żeby poszło, nawet jeśli robiłabym z tego kardigan. I ostatnia rzecz, o której wam dzisiaj powiem, bo kończę, miał być krótszy dzisiaj ten vlog, ale znowu myślę, że będzie całkiem długi. Ostatnia rzecz, o której wam powiem, to są żyłki obrotowe. Gdzie byście żyłki obrotowe były w zeszłym roku, jak ja zaczynałam dziergać? Myślę, żeby mi zaoszczędziły bardzo dużo te żyłki obrotowe, frustracji, irytacji, jakiejś niepotrzebnej złości. Bardzo dobrze się na nich dzierga. Ja mam z tej kolekcji Knit Pro Mindful Collection.
No i żyłki obrotowe to jest po prostu zmiana życia. Ja mam już jedną żyłkę obrotową, fioletową, którą kupiłam chyba pod koniec sierpnia albo na początku września. I no ona już zmieniłam, to było po prostu, to było wow. I teraz sobie dokupiłam dwie długości, no bo często mam jakieś tam prace inne, pootwierane, pozaczynane, pootwierane. I naprawdę, żyłki obrotowe, kiedy się wszystko tutaj kręci i nie odkręca, to ta praca idzie dużo łatwiej, dużo przyjemniej i ja cudownie to jest. Dobra, koniec o żyłkach. Mam nadzieję, że coś z tego uda mi się dla Was sklecić w całości. Czekam na włóczkę ciemnoszarą. Mam nadzieję, że będę z nim mogła jak najszybciej rozpocząć dzierganie tego swetra Garnseya, bo no, wiem, że to będzie po prostu piękny sweter. Taki ciepły, taki miły. I jak wiecie, co mogę robić z plotu Lopi, to też dajcie znać. Będzie mi bardzo miło. A może robiliście coś z plotu Lopi właśnie i macie doświadczenie, do czego się nadaje plotu Lopi? Ten mięciutki fragmencik. Chociaż on gryzie, nie? Znaczy on gryzie, on jego czuje. No ale czuję go tak, że nie potrzebuje się drapać, ani nie potrzebuje nic tutaj robić. Mogłam go tak zostawić, tak sobie nagrywać. Dobra, ostatnie ogłoszenie autopromocji. Zepsuła mi się maszyna w zeszłym tygodniu i kupiłam nową maszynę do szycia, więc są szanse, że w następny weekend jakieś torby będą powstawały. Mam materiały, mam wszystko, tylko nie miałam maszyny do szycia i mam nadzieję, że ten problem zostanie niedługo rozwiązany i trochę się nie mogę doczekać znowu, żeby szyć, więc pewno dzierganie trochę pójdzie w odstawkę, ale deadline'y fotograficzne, czyli ta moja pierwsza praca jakby została dosyć ogarnięta i teraz grudzień będzie trochę bardziej spokojny, przynajmniej tak planuję, więc mam nadzieję, że będę miała sporo czasu i na dzierganie, i na szycie, więc będzie coś i dla Was, i dla mnie. Dzisiaj kończymy. Bardzo Wam dziękuję za zobaczenie tego vloga. Mam nadzieję, że to był przyjemny czas. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że dziewczyny, które były na drodze z locie w Toruniu i we Wrocławiu, chociaż z Wrocławia jeszcze nie widziałam żadnych nagrań, bo Wrocław był teraz w weekend, ale widziałam włóczki, które dziewczyny kupiły na drodze z locie w Toruniu i strasznie im zazdroszczę. Te włóczki ręcznie farbowane są przepiękne. Cały czas mi się wydaje, że to jest taki już najwyższy poziom dziergania, kiedy sięgacie po te włóczki ręcznie farbowane i też z nich coś dziergacie. Ciągle mi się wydaje, że moje umiejętności są jeszcze na tyle słabe, że za dużo razy bym pruła po prostu ten udzierg, a nie chcę tego robić, więc oszczędzam sobie frustracji. Tak mi się wydaje, ale na pewno będę chciała za jakiś czas sięgnąć po te włóczki właśnie ręcznie farbowane. Mam swoje kolory, mam swoich takich dostawców, o których bardzo bym już chciała coś kupić, ale jak kupię, to na pewno Wam o tym opowiem. Na razie to tyle. Więc dziewczyny, udanych udziergów, dziewczyny albo panowie, bo nie wiem, w większości dziewczyny Wam je tutaj oglądają, ale jeśli to jest jakiś pan, to żeby się nie czuł wykluczony, udanych udziergów i do usłyszenia następnym razem. Mam nadzieję, że słyszymy się trochę szybciej, bo chciałabym nagrać krótsze vlogi, ale częstsze. Zobaczymy. Dzięki jeszcze za słuchanie. Będzie mi bardzo miło, jeśli klikniecie subskrybuj albo lubię, to bardzo dużo daje dla tego kanału, bo więcej osób może sobie tego vloga zobaczyć, wyświetla się im wtedy w podpowiedziach. Oczywiście, jeśli uważacie, że na to zasługuję. Dzięki. Dobrych udzierków i do usłyszenia.